Hej, siemano mordeczkę, witam was bardzo serdecznie o 6.56 rano. Taki wstęp nagrywam do... Zostaw łapkę w górę, tak, zostaw lajkensa w górę, zostaw suba z dzwonem i pozytywny komentarz. No to widzimy się już na filmie. No i właśnie teraz wychodzę z domu, tak wychodzę z domu, zobaczcie sobie. Jak wychodzę z domu, do chcę wam powiedzieć, że pokażę wam może okolice mojego pola, bo nie do żniwa są, do może jakieś tam relacje nagram ze żniw, to więc ktoś powie: o ty kurna, się zamienia w jakiś kanał rolniczy, ale to nie, jestem gamerem, tylko mówię wam, że niedługo mam żniwa i tam nawet Ursus stoi. Widzicie Ursuska? No, chcę powiedzieć, że zostawcie łapkę w górę za Ursusa w tle, bo po prostu widzimy się już na polu. No i witam was serdecznie. Na razie takie ujęcie jedno będzie, że chcę wam pokazać, jak wygląda mój rejon, gdzie mieszkam, gdzie sobie chodzę czasami, jak po prostu się nudzę. No zobaczcie, nie no, wy wiecie, ale zobaczcie, kurde, gdzie sobie chodzę. Tutaj sobie chodzę, sorry za, że w tle będziecie słyszeli dużo dźwięków, ale nie mogę, tego się nie wyciszy niestety. Jest 7 rano aktualnie. Tak, 7 rano. YouTuber wotowy, kurna, lubi, robi luźnego vloga. Ja tam trochę w stylu Hallaka robię luźnego vloga, tak w stylu Hallaka, a Henim się inspiruje. W stylu Hallaka. I chcę sobie powiedzieć, że dziękuję za to, że za aktywność tak szybką na Q&A, bo wy co wy zrobiliście pod tym Q&A-em, to jest niesamowite. 16 łapek chyba w 30 minut. Wy jesteście niesamowici. Do Mam nadzieję, że taka aktywność będzie pod tym filmem. No i co, bo widzimy się już za chwilę. No i mam nadzieję, że mój rejon wam się spodobał, bo to naprawdę tutaj jest to wszystko. Te moje pola to są moje, znaczy mojej rodziny, ale to nie jest żaden vlog rolniczy, tylko chcę wam powiedzieć to, że ja w tym miejscu lubię vlogi nakręcać, bo ja tutaj dużo vlogów nakręcałem i mogę sobie pogadać do kamery, tak sobie mogę pogadać do kamery, bo chcę wam powiedzieć to, że naprawdę dziękuję wam za tą aktywność pod tym filmem, gdzie odpowiadałem na pytania do Q&A, bo aż 16 łapek w górę chyba teraz jest, jak się nie mylę. No, nie wiem, wybawy wczoraj je chyba 20 minut, albo w 15 minut, albo w tam 30, aż 16 łapek wbiliście, no kurde, to jest tak niesamowita aktywność, kurde, że naprawdę dziękuję za tyle komentarzy pozytywnych pod Q&A-em też. Dziękuję też za pozytywne kurna, teraz komary, kurde, przylatują. Ja to naprawdę, ja to na szybko nagrywam, bo ja za chwilę idę do domu, kurde, bo tak komary mnie tną. Możecie napisać hashtag komary, kurde. Hashtag komary napiszcie. One tak, nie, ja sobie tak po prostu idę, bo ja w tym miejscu lubię sobie do kamery pogadać i chcę wam powiedzieć to, że jeżeli po tym filmem będzie 29 łapek górę, albo też 30, albo 20 ileś tam łapek, do
nagram kolejnego luźnego vloga albo jakiś film z WOTA nagram, liczę na waszą aktywność pod tym filmem, tak liczę. I chcę jeszcze wam powiedzieć, że ja się staram nagrywać, ja tam nie, jak mówiłem, no tam trochę w stylu Hallaka nagrywam luźne vlogi, ja tam nie kopiuję od Hallaka, tylko trochę nim się inspiruję vlogami. Tak się nim inspiruję, po prostu lubię Hallaka, jest spoko youtuberem z WOTA, drugim chyba z największych, bo ma tam prawie 286 tysięcy subskrypcji ma Hallak. I możecie napisać hashtag kichnięcie, kurde, też, bo kichnąłem. Tak, bo w ogóle ja Hallaka lubię, bo ja go oglądam tak od 5 lat. Tak od 5 lat go oglądam, albo od 4, jak jechał do muzeum do Bovington. No naprawdę, muszę powiedzieć, że ja się trochę inspiruję Bulti, trochę Hallakiem, no. Ja wiem, to też powie, ale czemu się nim inspiruję, bo po prostu ja lubię youtuberów wotowych, do się inspiruje Hallakiem i tam Multishowem, ale teraz to nieważne. Bo ten luźny vlog będzie trwał 4 minuty, jeszcze jest 3 minuty, jak patrzę na kamerze nagrywania, do chcę was zachęcić do wbicia na moją grupę na fejsie, po prostu wbicie, albo stworzę nową grupę dla graczy World of Tanks. I chcę jeszcze was zaprosić na Instagrama, tak na Instagrama chcę was zaprosić, bo chcę wam powiedzieć to, że jak wbijecie na Instagrama, będzie bardzo spoko. No bo po prostu ja chcę sobie, żeby byliście na mojego Instagrama, bo ja robię tam regularnie wrzucam fotki na Instagrama do wbicie. Będziecie mieli mój nick na Instagramie, czyli archenoxproity.pl. Tam możecie być na Instagrama i zaobserwować. No i co, to byłoby na tyle, ale jeszcze wam zrobię ujęcia. Tak, jeszcze wam zrobię ujęcia z... Kurde, jak to wygląda fajnie, te zboża, to wszystko, no to widzimy się już na następnych vlogach na moim kanale.